Cześć, witam was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj test, recenzja i prezentacja jednej z najbardziej wypasionych płyt głównych, którą możecie kupić pod procesory Ryzena Aurus Master X570S. Na test, której serdecznie was zapraszam. Co prawda, nowe procesory Ryzena są już zapowiedziane i będą one. Obsadzane na nowych podstawkach, czyli nowych płytach głównych, już nie tych, które są dostępne obecnie na rynku. Ale jeżeli ktoś teraz planuje zakup komputera z mocnym Ryzenem, jest entuzjastą, jest overclockerem, chce ze swojego sprzętu wydusić maksimum, to zdecydowanie powinien obejrzeć ten test. Najpierw o tym, co w pudełku. Płyta główna, jak widać na załączonym obrazku, której nie ma, bo jest już osobno wyciągnięta przeze mnie. Dostajemy też, oczywiście standardowe w przypadku Aurusa, zestaw pięknych naklejek, które dodadzą nam kilka FPS-ów naszych, w naszych grach. Instrukcja obsługi. Coraz większe te naklejki Aurus robi, taka wypukła naklejeczka na naszą obudowę. Skrócona instrukcja obsługi, jak to wszystko odpalić, uruchomić. Idźmy dalej. Antena Fifi. Zewnętrzny czujnik hałasu, dźwięku. Przejściówka do kabelku przedniego panelu. Termistory. Przedłużka RGB. Zawahałem się. Opaski rzepowe. Kolejny termistor. Dwa kable SATA. I kolejne dwa kable SATA. Śrubki do mocowania dysków M2. I, i to... W zasadzie tyle. Żadnych wodotrysków więcej niż standard w Masterach, w serii Master tutaj nie znajdziemy. I w pełnej okazałości x 580 s Master. Płyta jest w dosyć ciemnych kolorach, takich stalowo-szarych, czarnych, więc biała podkładka, żeby... Kontrastował i żebyście w ogóle zauważyli, że ją trzymam w rękach. O Masterze parę słów. Kolorystyka to już wiecie jak sami widzicie stalowo szara, szara, czarna, taka stonowana generalnie. Płyta jest oparta na sześciowarstwowym laminacie, z czego dwie warstwy to jest czysta miedź, aby zmniejszyć interferencję i aby pomóc overclockerom w podciągnięciu procesorów pamięci RAM, kart graficznych. Także tu akurat duży plus. Wszechobecne radiatory. To jest jeden wielki radiator. Tutaj są sekcji zasilania, radiator chipsetu, pasywny, bez wentylatora, więc dla wielu to plus. Każdy z dysków M2, a możemy ich zamontować cztery, raz, dwa, trzy, cztery jest chłodzony radiatorem, zarówno od góry, jak też od spodu. Od spodu jeszcze dodatkowo mamy termopady od góry również, ale od spodu też są termopady, więc jakby jest chłodzony dwustronnie, to ten system chłodzenia nazywa się Thermal Guard 2. W przypadku tych trzech dysków, a tu jest Thermal Guard 3. Różni się tym, że ma taki wypukły, odstający radiator, żeberkowany w jednym miejscu. Co ma jeszcze dodatkowo poprawić chłodzenie dysku Gen 4, który w tym slocie jest spięty bezpośrednio i obsługiwany przez procesor. 6 złączy SATA po tej stronie cztery izolowane osłonami banki pamięci RAM z obsługą do 128 GB i prędkości do 5400 MHz 12 złączy do wentylatorów, pomp chłodzenia cieczą, pomp AIO, customowych pomp do chłodzenia komputera, Więc jest gdzie podpinać y, nasze wentylatory i można stworzyć niezłą elektrownię wiatrową. Są też oczywiście złącza do RGB, do ARGB, wszystko sterowane przez y, Gigabyte Fusion 2.0, y, soft Gigabyte do obsługi y, RGB. Podwójne wtyczki EPS-a to zobaczycie na zbliżeniu, tutaj z tyłu są dwa razy 8 pin. Z ciekawych rzeczy tutaj na płycie mamy detektor hałasu czujnik detekcji hałasu, według którego możemy sobie ustawić w oprogramowaniu yy, automatycznie yy, krzywę wentylatorów, żeby było nie za głośno, ale żeby odpowiednio się szybko też kręciły. Multi-key to jest taki biały przycisk, do którego w BIOSie możemy przyporządkować kilka funkcji, jak na przykład reset, yy, albo bezwłoczne wejście do BIOSu po nieudanym starcie, albo też zmiany na przykład RGB i kilka tam jeszcze dodatkowych yy, rzeczy. Czy złącza PCIe 4.0, Każde o prędkości x16, x8 i x4. W przypadku montażu dwóch kart pracują z prędkością x8, x8, x4. E, więc tak to wygląda. Do trzech oczywiście kart tutaj możemy założyć audio, bardzo zbudowana sekcja audio LC1220 VB ze wzmacniaczem ESS Sabre HiFi 9118 i audiofilskimi kondensatorami WMA. Sekcję zasilania, bo to jest clue tutaj programu, duża i potężna. Mamy tutaj pełną 16-fazową sekcję, dlatego jest ten dopisek w koło X570S. To jest jeden z wyróżników, że sekcja zasilania w tych rewizjach z dopiskiem S jest pełna. Bez żadnych podwajaczy, bez żadnych dublerów. Czyli mamy tutaj pełne 16 faz. Każda z faz potrafi przenieść 70A. Chłodzone specjalnymi radiatorami dosyć niskimi, ale żeberkowanymi. Pokrytymi nanowarstwą grafenu i połączonymi ze sobą. Tutaj nie widać. Pomiędzy nimi tam głęboko ukryty jest 8mm heat pipe. Chłodzona ta sekcja jest też od drugiej strony, bo od drugiej strony ta płyta posiada aluminiową osłonę i te miejsca sekcji zasilania od drugiej strony za pomocą termopadów też są połączone z tą osłoną, więc te temperatury też się przenoszą na osłonę i są rozpraszane od tyłu płyty głównej. Wyjścia na tyle jest tego sporo. Mamy tutaj przycisk reset i przycisk do flashbacku BIOS-u. Yy, jakby nam się BIOS wykopyrtnie, bo niestety na tej poczcie jest tylko jeden, to możemy za pomocą pendrive'a i przycisku go flashować. bez procesora, jedynie z podłączoną wtyczką 24-pinową do zasilania bez innych komponentów, więc taki backup sobie robimy, jakbyśmy coś zawalili i BIOS by nam się zbrikował. Mamy tak: 4x USB 2.0, 2x USB 3.1, 5x USB 3.2. Gen 2, 2 razy USB Gen 2, 3.2. Gen 1, USB typu C. Złącze LAN, sieciówki Intela 2,5 gigabitowe i złącza do karty Wi-Fi intelowskiej w standardzie Wi-Fi 6E z Bluetoothem 5.2. Wyjście audio pozłacane i optyczne wyjście SPDIF. Specjalnie do testu tej płyty głównej przyjały do mnie pamięci, nowe pamięci od firmy Corsair, Corsair Vengeance RGBRT. Są to specjalnie dedykowane ramy dla platform Ryzena. E, więc są przeznaczone w pełni zgodne ze specyfikacją i nie powinno być problemu z uruchomieniem tych ramów na jakiejkolwiek płycie głównej obsługującej moi drodzy procesory Ryzena, czy też B450, B450 czy też X570. E, więc specjalnie je użyłem do testu tej płyty głównej, na który was serdecznie zapraszam. Zaglądnijmy do BIOS-u. Tak naprawdę wszystkie ustawienia, a przynajmniej większość z nich, jest podobne jak w płycie x 580 Master bez tego dopisku S, więc znajdziemy tutaj najpotrzebniejsze funkcje, oczywiście do podkręcania naszego podcela, do ustawień pamięci, jeżeli chcemy sobie pogrzebać i sprawdzić sobie na przykład. Pobawić się timingami, opuści te timingi, to mamy tutaj w szereg funkcji do tego służących. Również znajdziemy, oczywiście, load Line Calibration, sterowanie sekcją zasilania. W ustawieniach platformy, tak naprawdę, tutaj mamy już fabrycznie zaimplementowaną funkcję. Resize Bar i dekodowanie powyżej 4 giga, więc można sobie to włączyć, można sobie ręcznie ustawić też szyny PCIe, z jakimi prędkościami mają pracować, więc jest z czego wybierać i czym się tutaj bawić. Kilka słów o RGB moi drodzy, i to dosłownie kilka słów, ponieważ płyta jest bardzo stonowana nie tylko ze względu na swoją kolorystykę, ale również na podświetlenie. Tak naprawdę podświetlony mamy tylko i wyłącznie, podświetlono, mamy tylko i wyłącznie osłonę tylnych portów. Tyle. Oprócz kilku diod i wyświetlacza debug LED, to tak naprawdę nic nam się tutaj na niej nie świeci. To też można wyłączyć za pomocą softu, ale myślę, że ten taki drobny akcent kolorystyczny nikomu nie będzie tutaj przeszkadzał. Wyniki testów zaczniemy screenami z CPUZ, z gdzie możecie zobaczyć główne ustawienia. Pamiętacie, że wszystkie testy, które wykonywałem są na ustawieniach stokowych, niepodkręcony procesor, jedynie pamięć ustawiona w trybie XMP, tak jak profil XMP podawały nam z samych kości, więc tutaj nie ma żadnego OC. Pamięć na 3600 MHz z opóźnieniami 18, 22, 22, 42 i Command Rate 1T i Fire Strike. 38969 punktów ogólnych, z czego fizyk score 3867 punktów. Crystal Disk Mark, tutaj mierzyłem na dysku MSI Gen4, odczyt 6600 prawie, zapis 5400, więc troszeczkę niżej niż fabryczna deklaracja producenta dysku SSD. Cinebench R15, single core 263 punkty, multicore 2593 punkty i Cinebench R20. Single 623 punkty, multi 6010 punktów. Blender. Czas renderowania BMW na tym procesorze 5800X na tej płycie głównej to 3 minuty 16 sekund i 55 setnych. PC Mark 8591 punktów e, ogólnych. Temperatury sekcji zasilania, jak widzicie na załączonym obrazku, maksymalna pokazana przez HW Info to 58 stopni. I tak naprawdę to jest. Maksymalna, którą widziałem podczas wszystkich testów. Ta sekcja zasilania jest chłodzona naprawdę bardzo, bardzo dobrze powierzchniowo, około 56, 58, mierząc to po zewnętrznej stronie płyty głównej, sam radiator i też stopnie mocy, więcej tutaj też nie zobaczymy. Na podczerwieni również te temperatury są bardzo pozytywne, około 56 chyba najcieplejszy hotspot, który w czasie wykonywania pomiaru program zauważył, więc to chłodzenie sekcji jest naprawdę wzorcowe. Czas na krótkie podsumowanie, moi drodzy. Po testach, które robiłem, najbardziej interesowały mnie temperatury sekcji zasilania z racji tego, że ja tam jestem zapalonym overclockerem. Na ocenie, niestety, zabrakło czasu, ponieważ wypożyczony podcór miałem dosłownie tylko na chwileczkę, więc nie byłem w stanie zrobić oceny tej płucie głównej, żeby wam pokazać na ile jest to w stanie podkręcić. Natomiast głównie przy ocenie, OC, samo ocenie zależy od sztuki podcora, która nam się trafi, natomiast cała reszta od sekcji zasilania, która w tej płycie głównej jest naprawdę fantastyczna. I Sama sekcja i jej chłodzenie. Wszystkie yy, płyty z serii Master naprawdę mają rewelacyjne chłodzenie z sekcji zasilania, więc jak ktoś szuka takiej dobrze schłodzonej płyty głównej i ma odpowiednio wysoki budżet, to zdecydowanie <coughs> może pomyśleć o tym Masterze. Cena tej płyty głównej, moi drodzy, 2000 zł. Nie jest to mało, ale patrząc na jej wyposażenie, na jej możliwości, na jej pełną sekcję zasilania, to jest to w miarę dobra cena. Ja wiem, że. To zabrzmi trochę dziwnie, ale w miarę dobra cena na tle płyt konkurencji, które potrafią kosztować więcej, a nie dają nic więcej od siebie. Więc jeżeli ktoś szuka naprawdę porządnej płyty głównej i ma 2000 zł w portfelu na wydanie na samego Mobasa, to myślę, że ten wybór będzie naprawdę ok. Natomiast jeden, jedyny minus, tak naprawdę, który mi się tutaj rzucił w oczy podczas testu tej płyty głównej, to pojedynczy BIOS. Nie mamy tutaj duala. Ta płyta według mnie powinna mieć duala i możliwość ręcznego przełączania w razie W. Owszem, ma tego flashbacka, można zbekapować sobie BIOS pendrive'a, natomiast jakby nam fizycznie padł ten BIOS, coś by się z nim stało, uszkodziłby się, no to jesteśmy w kropce, musimy płytę odesłać do serwisu, nie możemy przełączyć się ręcznie na drugi zapasowy, niestety BIOS. Za cały kształt mojej drodzy otrzymujemy ją rekomendację, bo naprawdę jest to świetna płyta główna pod procesor Ryzen i wyróżnienie za super jakość, za jej wykonanie, za dopracowanie i za wypas, który ma na sobie. 12 złącz do wentylatorów, 4 dyski M2 itd. itd. To wszystko o czym Wam. Mówiłem. Dajcie mi znać moi drodzy, co wy myślicie o tej pucie głównej. Czy Wam się podoba, zarówno wyglądowo, jak też a propos jej funkcjonalności chłodzenia sekcji zasilania samej 17-fazowej sekcji pełnej sekcji zasilania. Link oczywiście do tej płyty głównej, do sklepu Morela net znajdziecie pod filmem w opisie, jak też link do platformy testowej, na której testowałem, a znaczy z czym testowałem tą płytę główną, żeby też, żebyście też mogli, mogli sobie sprawdzić. No i oczywiście ten nowy RAM od Crossera tam też się znajdzie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was Video Tech. Cześć!